Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale, tym razem ponownie zza kierownicy Suzuki Ignis. Czemu ten model ponownie trafił w moje ręce? Ano dlatego, że tym razem do testu otrzymałem wersję z napędem na 4 koła. Jeśli jesteś ciekawy, jak spisuje się reprezentant nieistniejącego segmentu, zapraszam na test. I zanim zaczniemy, standardowo chwila dla partnera kanału, czyli firmy Car Vertical, dzięki której wszystkie osoby szukające używanego samochodu, na przykład Ignisa, mogą w prosty sposób sprawdzić historię danego egzemplarza. Co trzeba zrobić? Wystarczy pobrać raport ze strony carvertical.com, gdzie po wpisaniu VIN-u dowiecie się, czy egzemplarz, którym jesteście zainteresowani, nie był na przykład skradziony, czy nie jest powypadkowy, czy ktoś nie majstrował przy jego przebiegu. Te i wiele innych informacji możecie zdobyć łatwo, szybko i przyjemnie. Także pamiętajcie, aby przed zakupem zrobić wszystko, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę kupujecie. Nie dajcie się oszukać, bądźcie czujni. Tym bardziej, że możecie zrobić to teraz o 10% taniej, ponieważ właśnie taką zniżkę Car Vertical przygotował dla moich widzów. Wystarczy kliknąć w link, który macie w opisie do tego filmu, a reszta zadzieje się sama. Także działajcie, korzystajcie, a my przechodzimy do Ignisa. I od razu powiem, że w sumie zaprosiłem Was na test, a to może za dużo powiedziane, ponieważ test Ignisa ja już robiłem. Nie będę opowiadał wszystkiego od początku. Jeśli jesteście zainteresowani, to wyświetla się gdzieś tutaj karta. Możecie sobie też przejść do tego filmu. A dzisiaj skupimy się w większości na 4x4, chociaż też nie tylko. Ja troszkę powiem bardziej ogólnie o Ignisie. Ale jakieś tam technikalia musimy sobie wrzucić, także takie podstawowe rzeczy, które musicie wiedzieć o Suzuki Ignisie, to to, że jest on dostępny z jednym silnikiem. Jest to 1.2 Dual Jet. Co ważne, jest to silnik wolnossący, ale czterocylindrowy, także super. Maksymalna moc to 83 konie mechaniczne. Samochód jest lekki, ale to, co musicie wiedzieć, to to, że mamy tutaj 107 Nm. Także to jest coś, co już może Wam dużo powiedzieć. A druga rzecz, te 83 konie mechaniczne osiągane są przy 6000 obrotów, także to też coś mówi. Nie jest to na pewno samochód do szaleństw, ale oczywiście nie o to chodzi. A o co chodzi w przypadku wersji z napędem na 4 koła? Nie jest to oczywiście samochód terenowy, o tym wie każdy. Jest w sumie przedstawicielem, tak jak powiedziałem, nieistniejącego segmentu, no bo w sumie co to jest? Suzuki określa to jako kompaktowy SUV, ale to auto nie ma praktycznie nic wspólnego ani z czymś kompaktowym, ani tym bardziej z SUV-em. Hello. Ja wymyśliłem sobie takie określenie mikro SUV, ale tych klas jest teraz tyle, że to się wszystko tak miesza, że dramat. To jest oczywiście niewielki samochód do miasta, klasy miejskiej, wyższy, macie bardzo dużo miejsca nad głową. Jeździł ze mną, ja mam 182 cm wzrostu, dla mnie jest oczywiście luz, ale jechał ze mną kolega dużo wyższy i on też zmieścił się tutaj bez problemu, także na pewno jeśli szukacie samochodu wyższego, ale też z dużą ilością miejsca nad głową, przy tym bardzo zwartego, niewielkiego, który zaparkuje dosłownie wszędzie, no to to może być Wasz kierunek. Ale wracając do 4x4, mamy tutaj 18 cm prześwitu. To oczywiście powoduje, że na pewno do tego samochodu dużo łatwiej wsiąść niż do niektórych aut, jakichś kompaktów, gdzieś tam, które mamy, że tak powiem, nisko zawieszone. Tyle, że ogranicza to w pewien sposób to, co możecie zrobić, powiedzmy, w terenie. Może to trochę głupio brzmi, bo to oczywiście nie jest samochód terenowy, ale mówię o tym tak długo, ponieważ pojechałem sobie tym samochodem gdzieś tam w lekki, nazwijmy to, teren. Oczywiście moje umiejętności terenowe są mniej więcej zbliżone do tego, co potrafi ten samochód, czyli są nieduże. Tyle, że jakieś tam doświadczenie w tym aspekcie mam. Jest ono na pewno na tyle rozwinięte, że wiem, że jak jedziesz gdzieś do lasu na piach i nie masz drugiego samochodu i kogoś, kto ci pomoże wyjechać, to nie wjeżdżaj w takie miejsca, z których nie masz pewności, że wyjedziesz. Więc tego nie robiłem, więc tego samochodu jakoś tam na maksa sprawdzić nie mogłem. Ale na tyle, co zrobiłem, na tyle, co wjeżdżałem sobie na jakieś górki, jakieś podjazdy, zjazdy, na grząskie podłoże, czyli po prostu dużą ilość piachu, to ten samochód naprawdę zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Ani razu nie miałem takiej sytuacji, żebym miał problem gdzieś z wyjechaniem, że gdzieś tam się zagrzebał. On oczywiście jest bardzo lekki, co też jest dużym plusem i ten napęd naprawdę sobie radzi. Do momentu, kiedy nie zahaczysz podłogą o coś, to jest ok. I to jest dla mnie miejsce, czy definicja sensu zakupu Suzuki Ignisa. Bo ja widzę to jakby w dwóch kategoriach. Po pierwsze, ten samochód miałby ogromny sens, gdyby to był samochód kosztujący, powiedzmy, nie wiem, 40 tysięcy. Do cen sobie przejdziemy oczywiście za chwilę, ale
takie dwa aspekty. Potrzebujesz drugiego samochodu, nie wiem, dla żony, nieważne w sumie dla kogo, potrzebujesz ogólnie drugiego, niedrogiego samochodu i wtedy taki Ignis kosztujący powiedzmy 40 tysięcy ma ogromny sens. Drugi aspekt, potrzebujesz samochodu z napędem na 4 koła, nie chcesz nic dużego, będziesz sobie jeździł, nie wiem, mieszkasz gdzieś po prostu w jakimś nierównym terenie, jakiś piach, błoto wiecznie i tak dalej, czy może śnieg. I to jest właśnie druga rzecz, czyli albo taka wersja bardzo tania, albo samochód z napędem na 4 koła. I miałoby to ogromny sens. Problem jest tylko jeden. O ile tę wersję z napędem na 4 koła mamy, no bo właśnie nią jadę, no to takiej wersji za 40 tysięcy nie ma. Ponieważ ceny startują od 59 500 zł. No i teraz oczywiście znowu wchodzimy w ten temat. Wydaje się to dużo, tyle że znowu jak porównamy do innych samochodów, do cen dzisiejszych, no to robi się już powiedzmy w miarę atrakcyjnie. Chociaż, co ciekawe, jest to więcej niż za Swifta, który moim zdaniem, na przykład dla mnie, jest samochodem dużo lepszym. Ale nie będę tutaj wchodził w te porównania, bo troszkę nie o to chodzi. Skupmy się na tym 4x4. Jeśli wiecie już, tak jak powiedziałem, że ten samochód sobie we względnie trudnym terenie poradzi, nie trudnym, no po prostu w jakiś ciężkim dojeździe, na przykład na działkę, czy gdzieś tam do domu, chcecie taki samochód kupić sobie, czy na przykład żonie, musicie wiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, ten samochód jest mega twardy. On oczywiście ma nieduży rozstaw osi, więc to też potęguje przejeżdżanie na przykład gdzieś tam przez progi zwalniające, bo bardzo szybko wpada przód, od razu tył, więc trzeba się troszkę do tego przyzwyczaić, ale samochód jest ogólnie bardzo twardy. Nie wpływa to na poprawę jakości prowadzenia, bo ten samochód nie prowadzi się jakoś za specjalnie. To jest też wiadomo, tutaj nie o to chodzi. Ale ta pierwsza rzecz, sztywna charakterystyka, więc może to być coś, co może przeszkadzać na przykład waszej żonie. A druga rzecz, myślę, że dużo ważniejsza, jeśli chcecie ten samochód z napędem na 4 koła, to zostaje wam 5-biegowa manualna skrzynia biegów, taka jak mam tutaj. Ja w poprzednim teście miałem Ignisa z automatyczną skrzynią, CVT, ale była, to 4x4 z automatem niestety nie kupicie. Trzeba natomiast wymienić kilka plusów, gdzie ten samochód naprawdę potrafi zaskoczyć bardzo pozytywnie. Po pierwsze wyposażenie. Zobaczcie, to jest tak naprawdę najmniejsza kategoria samochodów i fajnie, że w czymś takim mamy ostrzeganie o pojazdach w martwym polu. Mamy LEDy, automatyczną klimatyzację, kamerę cofania, taką nawet do przeżycia. Dostęp bezkluczykowy, co też nie jest oczywistością, a dla mnie to jest na przykład bardzo ważne. I co mnie chyba najbardziej we wnętrzu zaskoczyło, naprawdę dobrze grające audio. Kompletnie się tego nie spodziewałem tutaj. Jakość wykonania jest dokładnie taka, jakiej możemy się spodziewać w japońskim samochodzie tej klasy. Jest ok, chociaż zaskoczyło mnie parę rzeczy, bo zobaczcie, na przykład cały czas opieram nogę tutaj i zobaczcie, co się dzieje, jak to popchnę. To całe chodzi. Tak samo to, jak sobie złapiecie, to też całe chodzi. Na ten moment nic tutaj nie skrzypi, nic tutaj nie trzeszczy, no ale zobaczymy, jak to się będzie sprawowało po paru latach. Też wiele razy mówiłem przy Suzuki, ten system inforozrywki wymaga już zmiany. Nie będę się w to 50 raz wgłębiał, ale na pewno nie jest to coś, co jest wzorcem na rynku, ale ogólnie do przeżycia. Z kolei, jeśli kupujecie taki samochód, bo też chyba nie wspomniałem, mamy tutaj miękką hybrydę. Miękką, czyli na samym prądzie ten samochód nie pojeździ, ale przynajmniej w teorii, wspomagając rozruch, urządzenia pokładowe różne, które działają i tak dalej, powinna ona wpłynąć na obniżenie spalania. Nie wiem, czy jest to kwestia tej miękkiej hybrydy, czy czego, ale ja tym samochodem, jakbym nie jeździł, mam spalanie 5,3, 5,5. Jak wyjechałem gdzieś tam chwilę na bardzo szybką trasę, to oczywiście przez kształt tego samochodu, tą niską moc, przez to, że mamy wtedy wyższe obroty, zrobi się też dość głośno, bo też muszę zwrócić na to uwagę, ale to też na pewno się spodziewacie. No, da się te 7 litrów na pewno przekroczyć, ale ja jeżdżąc praktycznie cały czas po mieście, mam spalanie w granicach 5 litrów. Najmniejsze jakie miałem to było 4 z kawałkiem, jak sobie gdzieś tam spokojnie jechałem pod miastem, także spalanie to jest ogromna zaleta tego samochodu. Na pewno też plusem jest to, że możemy sobie zrobić cieplej, zimniej za pomocą takich trochę dziwnych, ale jednak przycisków, minus, że jak już chcemy na przykład sobie zrobić głośniej, ciszej, oczywiście jest kierownicy, ale już tutaj dotykowo. Ja jestem na to uczulony, więc dlatego o tym wspominam, pewnie na to nawet nie zwracacie uwagi, no ale oczywiście wiadomo, w większości sterujemy na kierownicy, która jakoś tam najpiękniejsza może nie jest, ale jest bardzo intuicyjna. To, co chcemy zrobić, robimy tutaj, że tak powiem, prosto. Nie mamy w Ignisie tego przycisku dziwnego, który zdarza się jeszcze tej marce. Sterujemy sobie komputerkiem tutaj po lewej stronie. Zegary bardzo proste. Ogólnie ten samochód, słowo proste, myślę, że bardzo fajnie go opisuje, bo tutaj wszystko jest proste, ale myślę, że przy takich założeniach
dla jakich powstał ten samochód, to też jest plus. Także główne pytanie, dla kogo jest ten samochód? Za wersję z napędem na 4 koła, tak jak powiedziałem, mamy jeden silnik i tylko skrzynię manualną, pięciobiegową, musimy zapłacić 74 500 zł. Są tylko dwie wersje i ta wyższa to koszt 78 500 zł. O wyposażeniu nie będę się wypowiadał, bo można to w 2 sekundy sprawdzić. Moja opinia jest taka, że jest to fajna alternatywa na drugi samochód, który będzie miał napęd na 4 koła, bo gdybym ja miał na przykład szukać drugiego samochodu niedużego, który też się wszędzie zmieści, to szukając Suzuki skierowałbym się zdecydowanie w stronę Swifta. Z kolei alternatywy dla takiego samochodu w tym segmencie praktycznie nie ma, bo tak jak powiedziałem, ten segment nie istnieje. Jest jeden samochód, Panda. I nie powiem Wam o Pandzie nic, bo ja jej na testy nie miałem. Nie będę gadał o samochodzie, którym nie jeździłem, gdzieś tam, którym oglądałem testy, bo to jest bez sensu. Z samych faktów, które możemy sobie przeczytać, które ja przeczytałem, Suzuki może mieć jeden problem. Mianowicie taki, że tam, gdzie kończy się cennik Pandy, tam zaczyna się cennik Suzuki. Tyle, że ja tego za bardzo nie rozwinę, bo tak jak powiedziałem, Pandą nie jeździłem, tą 4x4, także jeśli będę miał okazję, to się wypowiem. Na ten moment mogę podać tylko suche liczby odnośnie tamtego auta. W każdym razie poniżej 80 tysięcy możecie kupić samochód bardzo fajnie wyposażony jak na tę klasę, do którego łatwiej wsiąść niż do standardowego przedstawiciela klasy A, który, co ważne, ja tak uważam, ten samochód ma największy sens z napędem na 4 koła. Bo dla tych osób, które tego potrzebują, on może być bardzo fajną alternatywą dla dużo droższych modeli, jeśli ten wygląd jest dla Was ok. Ja tutaj stanowiska zajmował chyba nie będę. To uważam, że ten samochód warto sprawdzić. On ma swoje bolączki, jakieś tam niedociągnięcia, ale myślę, że w żadnym aspekcie nie są one na tyle duże, aby dyskwalifikować Ignisa, a ma z kolei duże zalety, jak choćby ta, powiedzmy, dzielność w terenie, którymi może Was do siebie przekonać. A, jest jedna rzecz, która w tym samochodzie denerwuje mnie na maksa. Fajnie, że mamy tutaj pełno systemów bezpieczeństwa. Super, to jest bardzo ważna rzecz. Tyle, że to jest chyba pierwszy samochód, w którym ja ze 3 razy myślałem, że dostanę zawału. Czemu? On robi coś takiego. Mamy system ostrzegający o zbyt szybkim zbliżaniu się do poprzedzającego pojazdu i powiedzmy, jedziecie sobie tam, nie wiem, 80 na godzinę, gdzieś tam po drodze, która ma kilka pasów, chcecie zmienić pas na lewy, jedzie przed Wami samochód, ale na tyle daleko, że widzicie, że nic tu się nie powinno odzywać. Macie bezpieczny manewr, patrzycie sobie w lusterko, też widzicie, że samochód, który jest na lewym pasie, jest daleko, więc też asystent martwego pola działał nie będzie. Wrzucacie kierunek, zaczynacie skręcać i rozlega się taki przeraźliwy pisk. Pierwsze Wasze wrażenie, pierwsza myśl jest taka, bo to są ułamki sekund, że nie, że coś przed Wami jest, że w niego wjedziecie, bo przecież patrzycie się do przodu, widzicie, że go tam nie ma, więc pierwsza myśl jest taka, że coś jest na lewym pasie i właśnie wjeżdżacie w samochód, który jest po lewo. A ani tam po lewo nic nie ma, ani z przodu też nic się nie dzieje, więc przeważnie zostaje to Was w takiej sytuacji, że jesteście na środku między jednym a drugim pasem i jest wielki pisk. Ja ze 3 razy myślałem, że dostanę zawału, będąc przekonanym, że właśnie w kogoś wjeżdżam. Dramat, ten system naprawdę jest przerażający. Nie znalazłem ustawienia, w którym mógłbym jakoś zmniejszyć jego czułość. Może gdzieś jest, ale po prostu no, nie widziałem go. I ja jestem jak najbardziej za tym, żeby wszystkie systemy bezpieczeństwa działały, żeby tego nie wyłączać, bo to naprawdę niech się raz przyda, ale to będzie ten moment, kiedy powiecie super, że to miałem, ale ten system dla mnie jest przerażający. Także Suzuki, zróbcie z tym coś. A podsumowując i przechodząc już do końca, bardzo specyficzny samochód, na pewno dla dość wąskiego grona odbiorców, na pewno dla osób, które chcą się w jakiś tam sposób wyróżnić i nie mają 200 tysięcy na wydanie. Można to zrobić dużo taniej, na pewno samochód bardzo zwraca na siebie uwagę i jestem ciekawy, co na jego temat myślicie Wy. Także dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie, aby kanał zasubskrybować, aby nie uciekły Wam gdzieś tam moje kolejne testy. Kliknijcie dzwonek. To jest bez sensu takie gadanie, sam tego nie lubię, ale niestety YouTube działa w ten sposób, że trzeba to robić, bo żeby kanał się rozwijał, wyświetlenia muszą być, wtedy też łatwiej dostać coraz fajniejsze samochody. Także jeśli to nie jest dla Was problem, to kliknijcie. I tym, nie wiem w sumie jakim akcentem, żegnam się z Wami, zapraszam na kolejny test. Trzymajcie się. Cześć!